Pani marszałek, Wysoka Izbo, faktycznie ważne jest podkreślenie, że Sejmowa Komisja Administracji odrzuciła projekt tej ustawy o powołaniu Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, bo jej celem tak naprawdę jest pisowska, przyszłoroczna hucpa wyborcza. Chcecie skręcić bat na opozycję, by potwierdzić swoje zamiary, nieuczciwe zamiary. Gdyby wam rzeczywiście zależało na wyjaśnieniu tej sprawy, przyjęlibyście okres swojej pierwszej kadencji, swoich nieudolnych rządów 2005-2007 roku. Przypomnę, to w tym czasie, pod koniec 2006 roku, ówczesny minister skarbu Jasiński podpisał wielomiliardowy kontrakt z Rosją na dostawę gazu, nie czytając umowy. Następstwem tego pośpiechu było zaakceptowanie 10-procentowej podwyżki i wielomiliardowe straty podyktowane przez Rosjan. I to należy właśnie szczegółowo zbadać przez komisję śledczą, przez właściwe organy. Zrobimy to w przyszłej kadencji, panie pośle. Obiecuję, że będziecie z tego rozliczeni. Niech pan nie dyskutuje. Potwierdzam to, co powiedziała pani poseł. Został pan sam w tej sprawie, żeby chronić rzekomo ważną dla was komisję. Gdzie są przedstawiciele rządu dzisiaj? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o spokój, pani poseł.